Co wydarzy się wkrótce? Witam wszystkich kochanych Państwa na moim kanale Orakel Miłości Loeli. Ja nazywam się Wróżka Loelia i zapraszam Was serdecznie dzisiaj do wróżby z kart Tarota i Lenormanda. Co wydarzy się wkrótce? Jaki jest nasz temat, który jest ważny? I co wydarzy się wkrótce odnośnie tego tematu? Kochani Państwo, zapraszam Was do komentowania, bym poczuła Waszą energię. Dla wymiany energii jest to dla mnie bardzo ważne, żebym wiedziała, kto jest tutaj na kanale. Dużo osób już znam, cieszę się, że wracacie, że jesteście. Oczywiście proszę Was o lajki, dla Was to jest tylko jedno kliknięcie, a dla tego kanału jest to bardzo ważne. Proszę również o subskrypcję, jeśli jesteś tutaj nowy, jeśli jesteś nowa, zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Kliknij na subskrybuję, a wtedy dostaniesz powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych premierkach z wróżbami na różne tematy. Kochani Państwo, dla wszystkich, którzy potrzebują rozmowy, mają jakieś ciężkie sytuacje, czy miłosne, czy zawodowe, czy finansowe, czy jakieś nie umieją podjąć decyzji, zapraszam na wróżby indywidualne. Oczywiście napiszcie mi na e-mail. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. A ja napiszę Wam, jakie są warunki takich wróżb indywidualnych. Więc, kochani, zaczynamy. Lewa strona, nasz ważny temat. Temat pokazuje karta Tarota. Rozwija ten temat talia kart Lenormanda. I co wydarzy się wkrótce? Strona prawa. Czyli jaki temat jest w tej chwili ważny? Dziewiątka monet. Dziewiątka monet to samodyscyplina. Dążenie konsekwentne do sukcesu, do celów, które sobie obraliśmy. Dziewiątka monet to sukces finansowy, sukces w zawodzie, w pracy, w karierze. Sukces również w sprawach emocjonalnych, czyli stabilność związku. To jest Wasz temat. Niezależnie po co tu zaglądacie, o jaki temat pytacie, czy kariera, finanse, czy związek. Na każdy ten aspekt mówi ta karta o Waszej osobistej dyscyplinie, jeśli chcecie osiągnąć sukces w Waszych założonych celach. Czyli konsekwentne też dążenie do Waszych obranych sobie celów i odpowiedzialność. Dążenie do sukcesu, ale poprzez racjonalne myślenie i samodyscyplinę, powtarzam. To jest Wasz temat. Karty Lenormanda mówią tu o jakichś przyjacielskich, ważnych rozmowach, być może pertraktacjach. Być może tu przyjaciele, znajomi Wam mogą pomóc, coś doradzić, poradzić. Ważne są rozmowy lub wyjaśnienie spraw. Ważna jest Wasza stabilność, by zdecydować się na coś, co nie jest łatwe, jest skomplikowane, czyli mogą się tutaj pojawić lub pojawiają się już jakieś komplikacje, problemy, obciążenia, przeciążenia, znaczy opóźnienia w załatwianiu spraw, sprawy nieproste, zawikłane. I tutaj jest jakaś presja czasu lub myślicie, że jest najwyższy czas, by podążać do sukcesu materialnego, zawodowego czy emocjonalnego w związku, w małżeństwie. Tutaj najwyższy czas, tak? Chcecie już osiągnąć to szczęście, te cele, które sobie założyliście. Natomiast wymaga to jeszcze pokładu pracy, odpowiedzialności, także wytrzymałości, tak? W dążeniu do celów.
Co wydarzy się wkrótce? Jak rozwinie się ten temat? Karta Tarota. Wow. 10 mieczy. No przykro mi, kochani. 10 mieczy to oczywiście karta depresji. Coś Was przygniecie. Nie możecie się wręcz podnieść z tego balastu. Ale to będzie tylko krótka faza. Być może tylko 10 godzin będzie ta faza trwała. To znaczy jeden dzień, powiedzmy, będziecie jacyś załamani w smutku, w pogrążeniu, w depresji, przyduszeni, przygłębieni, pogłębieni. Przepraszam. I no, będzie Wam ciężko. Być może macie jakieś lęki, jakieś obciążenia, blokady. Karty mieczy to też blokady. Być może tutaj odetniecie się od czegoś lub od kogoś i to Was będzie bardzo załamywać, boleć, przeciążać, obciążać. No zobaczmy, tak, jakiś koniec. Koniec z mężczyzną, wow. Czyli kochani, koniec z Waszą osobą ukochaną, odejście, zerwanie związku, rozwód. Postanowienie na uśmiercenie tej relacji, czyli na koniec. Zamknięcie spraw. Nie ma tak już dalej sensu, żeby było na tych warunkach, ponieważ nie jesteście szczęśliwi, jesteście załamani, chcecie końca tej relacji. Wszyscy, którzy pytają o zmianę pracy, być może tutaj zmiana rzeczywiście na coś innego, koniec kontraktu, koniec pracy. Natomiast w sprawach emocjonalnych rzeczywiście koniec relacji. Urwanie kontaktów, kochani. Czyli kontakty, pomosty, które Was łączyły. Urwanie. Gwałtowne urwanie, zablokowanie, skończenie, zakończenie. Nieoczekiwane przecięcie. Czyli zakończenie definitywne tych kontaktów, komunikacji, spotkań. Ponieważ tutaj ranicie się. Ranicie się tylko tymi spotkaniami i nie ma zupełnego szczęścia. Są, przypominam, jakieś straszne komplikacje. Zawikłanie, opóźnienia, niemożność znalezienia rozwiązania tych Waszych komplikacji. Więc tutaj postanawiacie się odciąć. Odciąć od tego mężczyzny i zakończyć tą sytuację, zablokować. Owszem, Was to przygniata w pierwszym momencie, ale tak jak mówię, ta faza tego załamania, tej depresji, smutku, rozżalenia, rozczarowania trwa 10 godzin. Plus minus oczywiście. Czas w tarocie jest relatywny, więc plus minus 10 godzin powiedzmy. Nie jest to faza bardzo długa, to przejdzie. To przejdzie szybko. Tutaj mamy, że macie siebie wzmocnić przede wszystkim po tym akcie zakończenia, odejścia, przecięcia, zablokowania. Macie siebie wzmocnić, swoją pozycję psychiczną, emocjonalną, mentalną, czy zawodową, czy finansową. Macie myśleć o sobie i siebie wzmocnić. Czyli ta karta też mówi o tym, że ktoś, kto właśnie z przeszłości tutaj chce jeszcze wracać. Nie dacie mu raczej szansy, ponieważ jest ta kosa, czyli przecięcie tych kontaktów, ucięcie. Ucięcie tych kontaktów z mężczyzną, z osobą Waszą ukochaną, powiem niezależnie od płci, śmierć i będziecie mogli w tym wypadku zacząć coś zupełnie nowego. Taka wyszła dzisiaj, kochani, wróżba z kart. Przemyślcie swoje sprawy, na jakiej płaszczyźnie, w jakim aspekcie ta karta z Wami rezonuje. Czy praca, czy finanse, czy przeprowadzka, czy zerwanie związku, czy rozwód. I napiszcie mi w komentarzach, bardzo mnie to ciekawi. Dziękuję serdecznie wszystkim kochanym odwiedzającym mój kanał. I zapraszam Was oczywiście na kolejne wróżby. Do usłyszenia. Już wkrótce.